Zapraszam do obejrzenia wywiadu z panem redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem, który w środę 19 listopada gościł w Toruniu w celu dyskusji, debaty nad swoją najnowszą książką Jakie piękne samobójstwo. Organizator Studenci dla Rzeczypospolitej. Jakie podstawy, panie, skąd wziął się pomysł? To było tak dawno, że trudno jest mi sobie przypomnieć. Lektury Łojka, Wieczorkiewicza, może własne doświadczenia z telewizji i historia, gdzie jak przychodzili profesorowie, zwłaszcza ci od dziejów najnowszych, to co innego mówili na antenie, a co innego mówili w prywatnej rozmowie, czy raczej po prostu na antenie nie chcieli powtarzać tego, co można było od nich usłyszeć w prywatnej rozmowie, mówiąc, że tego ludzie nie zniosą, tego się to jeszcze długo, długo o tych sprawach nie należy mówić, bo się nie powinno, bo z różnych takich względów. Także któraś z tych inspiracji, nie wiem, gdzieś tam się ten pomysł narodził, bardzo długo we mnie dojrzewał. Czy była jakaś, w czasie pisania tej książki, czy była jakaś kwestia sporna wewnątrz pana? Jakaś... Nieustająco, bo ja sam musiałem jakby dojść do tego, co tutaj ludziom wykładam. Czyli parę dni temu zabawne zdarzenie było, że przeczytałem tekst Maćka Parowskiego, któremu kiedyś wręczałem wyróżnienie w konkursie Nagrody Mackiewicza za powieść Burza, która jest taką alternatywnym przebiegiem września 1939 roku, powieścią o tym, no, jak to Polska w 1939 roku dzięki zbiegowi szczęśliwych okoliczności wygrała i odparła niemiecki najazd. I o czym ja już zupełnie zapomniałem, Parowski mówił, że to ja go właśnie nasyciłem dużym szacunkiem dla polityki Becka, którą bardzo w książce krytykuję, ale rzeczywiście pamiętam, że był taki moment, kiedy rozważając, pochłaniając kolejne lektury, byłem raczej z tej polityki fanem w pewnym sensie. No później zdanie zmieniłem po kolejnych lekturach, więc to tak naprawdę zaczynałem od prostej tezy, że trzeba było iść z Hitlerem na ruskich. Weryfikowałem tę tezę, wychodziło mi, że może to jednak nie było głupie, co zrobiono. Weryfikowałem dalej, w końcu wyszło, że jednak to było głupie, co zrobiono. I tego już się będę trzymać, bo już wydaje mi się, że wszystkie fakty i argumenty znam. Chociaż oczywiście może być, że ktoś przedstawi jakiś nowy, którego jeszcze nie znam. Czyli podróżuje pan po Polsce, czyli po cyklu tych podróży i debat nie ma pan takich wątpliwości, nic się nie nasunęło w trakcie tych wszystkich dyskusji z tymi ludźmi, żadne takie zapytanie wewnętrzne, mogłem to zmienić, czy to powinienem dodać? No, w pewnych szczegółach oczywiście tak, pewnie jakbym pisał tę książkę dzisiaj, to bym ją napisał w paru momentach wyraźniej, jaśniej, stawiając tezy, pewnie użył argumentów, które się pojawiło dopiero w tych dyskusjach. No ale to tak właściwie z każdą tezą, z każdą książką, ale myślę, że już nie ma sensu tego robić. No na pewno w każdym razie nie zdarzyło mi się, że w czasie tych rozmów ktoś udowodnił mi jakieś przekłamanie, jakąś nierzetelność. Oczywiście nie wszyscy się z moimi interpretacjami zgadzają, no ale o opiniach, o interpretacjach można dyskutować bardzo długo i pozostać przy swoich zdaniach. No i tak z reguły to tak wyglądały te debaty. Ja na razie zdania nie zmieniłem. Pozytywne postaci dwudziestolecia międzywojennego? Pozytywne postaci dwudziestolecia międzywojennego w którym obozie? No, było ich trochę. Myślę, że niestety one wszystkie gdzieś tam umknęły. Jeśli chodzi o myślicieli, no to ja myślę, że Polska bardzo straciła na tym, że takich ludzi jak Swianiewicz, jak Czatmackiewicz, jak Adolf Bocheński, jak Studnicki niestety nie słuchano, a to byli niewątpliwie ludzie, którzy najmądrzej wtedy doradzali Polakom. Jak oceni pan politykę historyczną w Polsce teraz, dzisiejszą? Jest idiotyczna z punktu widzenia Polski, ponieważ tak naprawdę jest to polityka historyczna tego, co nazywam elitą postkolonialną, bo mamy taką postkolonialną elitę, jak w każdym kraju kolonialnym, jej główną racją istnienia i sposobem myślenia jest udowadnianie tego, że no, ten kraj jest zamieszkały przez dzikusów, ale oni już dzikusami nie są.
już są prawie biali. W związku z czym to jest taka polityka historyczna, którą moi redakcyjni koledzy nazwali pedagogiką wstydu, czyli polityka, która ma udowadniać, że Polacy są jakimś wybrykiem historii, bękartem po prostu pokręconych swoich losów i wszystko, jedyna ich droga do awansu wiedzie przez to, żeby się od tego bagażu swojej nieudolnej, nieudacznej przeszłości odcięli. Że polskość to nienormalność, a czeka nas świetlana przyszłość tylko wtedy, jeżeli się staniemy prawdziwymi Europejczykami. No i w związku z tym mamy politykę, która na pierwszą historyczną politykę, której podstawowym elementem jest kajanie się za niepopełnioną zbrodnię w Jedwabnem. Polacy dużo przeszli i pewnie inny naród by skakał po drzewach już w tej chwili, gdyby go spotkało to, co nas spotkało. Ale jesteśmy, nie wiem, można tu powiedzieć Gombrowiczem, że to jest taki kraj, co potwór, który od tysiąca lat się rodzi i ciągle jest nienarodzony i od tysiąca lat umiera i ciągle nie może umrzeć. A ja powiem słowami ze swojej powieści z Gret, że mamy różne brzydkie cechy i rzadko jesteśmy piękni, ale mamy jedną rzecz najważniejszą, jako naród. Jesteśmy nie do zera. Przed panem ostatni punkt wyprawy, ostatni punkt tej podróży po Polsce związanej z promocją książki, z debatowaniem nad nią. Finałowy punkt, Warszawa. Czy to jakieś, wiadomo, czy ma jakieś symboliczne znaczenie dla pana spotkanie w Warszawie? Zobaczymy, jak ono przebiegnie. No, każde ma dla mnie znaczenie i to jest ważne, kiedy dyskutuje się o jakichś faktach, których ta książka dotyczy, czy o interpretacjach. No to ja jestem jako autor szczęśliwy, nawet jeżeli ludzie, z którymi dyskutuję, zupełnie inny mają pogląd na ogólne sprawy czy na szczegółowe sprawy. No. Problemem jest to, kiedy jest albo głucha cisza, albo jakieś takie ujadanie, prawda, że to Volksdeutsch Ziemkiewicz pluje na polską duszę i trzeba go i niech wraca do platformy, gdzie jego miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję.